W różnych miejscach zdarzało mi się rozpoczynać. Najdziwniejszych program było, nie minęło, nie sądziłem, że będzie to studio telewizyjne. Ale tak się złożyło, że pojawił się na tej łące patriotyzmu cudowny kwiat. Grupy rekonstrukcji historycznej. Te grupy rosły sobie bardzo osobno. Nikt nie próbował spiąć ich w bukiet. A telewizja to jest takie miejsce, gdzie można zacząć taką środowiskową dyskusję na ten temat. Chodźcie, zapraszam was. Powstały z potrzeby serca, żywiołowo i nikt ich jeszcze nie próbował policzyć ani zorganizować w większą strukturę. Pewnie już niebawem zaczną się zastanawiać nad tym specjaliści od psychologii społecznej. Skąd nagle tak niezwykły wybuch patriotyzmu i w tak bardzo szczególnej formie? Okazało się, że za mało czytać o ważnych wydarzeniach, interesować się nimi. Coraz większa grupa miłośników historii chce w niej w szczególny sposób uczestniczyć. To jest zwykły odlew, to jest jedyne to, co jest w Polsce dozwolone do użycia. Lekkie aluminiowe. Lekkie aluminiowe i powiem tak, na jakiejś paradzie, mówię, to wygląda ładnie z daleka, tak. Ale no z bliska, tak jak sam widzisz, no jest to no niczego. I mówię, nawet to jak się idzie do szkoły, dzieciom chce się coś opowiedzieć, przeładować ten zamek, nie ma tego efektu. Rozczarowanie. Rozczarowanie jest naprawdę totalne i no, dzieci śmieją się z nas. Chodzicie po szkołach? Tak, bardzo dużo chodzimy po szkołach. Jest zainteresowanie tym, co masz na sobie, ładownicami, hełmy? Wszystko. Zabieramy całe wyposażenie, zabieramy jakieś stare gazety, pamiątki. Mam na przykład kubek marynarski przedwojenny, wyciągnięty z wody, z basenu portowego, który jest w połowie przerdzewiały. To też wzbudza zainteresowanie. Każda taka malutka drobnostka, każde oznaczenie, wszystko. Wszystko się dzieciom podoba i nie tylko dzieciom, dorosłym też. No a rozmnożone na ilość ludzi biorących udział w rekonstrukcji daje wrażenie niesamowite. Oto wychodzi armia, której już nie było, którą nam wydarto, bo jednak ta historia wrześniowa, ona była nam odebrana. Jest to naprawdę, mówię, jak się stoję tutaj teraz pojedynczo, jestem sam. Spotykamy się grupą, jest nas kilkunastu, to jest już jakaś tam siła pod jakimś pomnikiem. Dodajcie sympatyków, widzów sympatyków, i tych, którzy mają czasem łezkę w oku. Nawet widziałeś na Woli Głoski, co się działo, jak to idzie tam, powiedzmy, już ta kompania praktycznie w natarciu, jest ten efekt, czy to potem w tej defiladzie, powiedzmy, 100 ludzi defiluje, jest na co popatrzeć i kręci się łezka w oku, a przy tym powiem szczerze, my jako rekonstruktorzy, to są nasze najmilsze chwile właśnie. Ta defilada, to spojrzenie tych publiczności na nas. Jaki jest współczesny model patriotyzmu? Nie ten taki teatralny, nie ten łzawy, tylko taki ten wasz codzienny trud rekonstruktora. Myślę, że coś w tym jest, bo my de facto większość z nas jest naprawdę dobrymi patriotami. Rekonstrukcje historyczne stały się powtarzalnym elementem życia społeczności lokalnych. Wpisane zostały w rytm kalendarza i najwięcej jest ich we wrześniu. Znowu huczy bitwa nad Bzurą, Kleberczycy toczą bój o Wolę Głowską. Trudno sobie wyobrazić skuteczniejszą metodę edukacji patriotycznej niż ten gigantyczny teatr na świeżym powietrzu, wzbogacony o naukowy komentarz. Porwałeś się z kolegami na rekonstrukcję dużego wydarzenia historycznego, bitwy pod Wolą Głoską. To było ogromne zadanie.
Zgadza się. Przygotować było dosyć ciężko, ze względu na to, że w tym terenie była to pierwsza rekonstrukcja tego typu, ale wydaje mi się, że udało nam się sprostać ciężkim zadaniom i logistycznie. Efekt przeszedł oczekiwania. Ty biegałeś z karabinem, a ja przyglądałem się ludziom. Starsi ludzie przeżywali niezwykle, coś zapamiętali jako dzieci, a młodzi ludzie, kiedy padał na przykład major Bartula, wiedzieli, że 100 metrów stąd jest prawdziwy krzyż, prawdziwe miejsce śmierci. To jest niezwykła metoda edukacyjna. Zgadza się. Przede wszystkim dobór miejsca rekonstrukcji był chyba trafny, dlatego że rekonstruowaliśmy to wszystko w miejscu zdarzenia. Żyjemy jednak w epoce obrazów, czasem żywych obrazów, prawda? Żadna praca naukowa nie da tego i tak wielkiej grupie w sposób natychmiastowy co rekonstrukcja. Zgadza się. Myślę, że w ten sposób przedstawienie historii ma dużą moc. Przede wszystkim przekaz żywy wzbudza w widzach, szczególnie w młodzieży, dużo emocji. I wydaje mi się, że daje porcję wiedzy. Porcję wiedzy i przede wszystkim zbliża do tych czasów. Możemy sobie uzmysłować, co żołnierze przeżywali. Impreza się skończyła, usiadłeś sobie i pomyślałeś, tak, włożyłem w to mnóstwo pracy, mnóstwo energii. Czy warto było? Warto było bardzo. Uważam, że byliśmy w ogóle bardzo dumni, że mogliśmy uczestniczyć w tej imprezie, że mogliśmy odtwarzać pewne postacie, które istniały. Jak w każdym żywiołowym zjawisku, tak i w tym przypadku regulacje prawne zupełnie nie nadążają za życiem. Nie ma formalnych zasad organizacji takiej imprezy masowej jak rekonstrukcja historyczna. Najbardziej skomplikowane kwestie prawne dotyczą broni, w praktyce niewiele różniącej się od dziecięcego korkowca, bo dającej tylko pozory prawdziwego strzelania. Ale tu mamy do czynienia z ogromną luką prawną. Na wszystkich takich spotkaniach, jak taka mantra, powtarza się słowo broń, broń, broń. Czy to jest rozwiązywalny problem? Trzeba pamiętać, że polskie przepisy siłą rzeczy podążają w kierunku europejskim i dlatego też kwestia posiadania broni tak zwanej salutacyjnej, czy jak kto woli, broni filmowej, na pewno musi w Polsce zostać rozwiązana i nasze prawo w pewien sposób musi dorównać do standardów europejskich. A na razie chłopcy biegają z czymś, co jest nielegalne, tak? W tej chwili bardzo często rekonstruktorzy korzystają tylko i wyłącznie z broni z wypożyczalni, albo też posługują się różnego rodzaju atrapami, które tak naprawdę nie mają nic wspólnego z bronią. Ale myślę, że te wzorce europejskie są bliskie, oczywiste i tutaj na tej sali słyszałem, że właśnie nie ma problemu głębszego. Na pewno trzeba pamiętać, że prawo europejskie automatycznie nie zaczyna obowiązywać w każdym z krajów Unii, dlatego też dostosowanie polskiego prawa do pewnych standardów europejskich, dostrzeżenie, że pojawiła się w Polsce rekonstrukcja i odpowiednie dostosowanie prawa do funkcjonowania rekonstruktorów i inscenizacji historycznych musi być związane z konkretnymi inicjatywami ustawodawczymi, konkretnymi inicjatywami w zakresie prawa. Powiedz, z twojego doświadczenia, czy taka broń filmowa, czy hukowa, kto woli, czy salutacyjna jest groźna? Tak naprawdę jest to coś, co wygląda jak broń, a naprawdę bronią nie jest. Czyli, że żadne lęki racjonalnie uzasadnione nie istnieją. Jeżeli w wielu krajach europejskich tego typu sprzęt, który możemy nazwać bronią salutacyjną, jest dostępny i nie stanowi to problemu, dlaczego inaczej ma być w Polsce? Trzeba albo stworzyć nowe prawo, albo zmienić przepisy prawa obowiązującego obecnie. To prawo jest czymś żywym, ono nie przychodzi jakby zupełnie z zewnątrz, nie istnieje. To prawo odpowiada na pewne potrzeby, które są w społeczeństwie. I ten ruch z bardzo małych grup, które tworząc się, podejmując różnorodne działania,
w ogóle nie zaprzątały sobie głowy tym, jakie tu jest prawo w tym względzie, jakie może to nieść problemy, ponieważ ten ruch jest już bardzo znaczącą siłą. To i jakby coraz bardziej wychodzi na zewnątrz, okazuje się, że działa w pewnej luce prawnej i trzeba te sprawy rozwiązać. Myślę, że obieca pan jeszcze pomoc. Chce pan być pośrednikiem w pewnym sensie między amatorami na gruncie prawa, a tymi, którzy prawo tworzą. Tak, gotów jestem taką pomoc deklaruję, bo myślę, że te rzeczy należy rozwiązać i są one do rozwiązania. Teraz Państwu pokazać kolekcję niezwykłą. Album, ale album malowany w straszliwych warunkach, prawda? Te wszystkie dzieła powstawały w sowieckich obozach między rokiem 44 a 47. Co Pana zapędziło do sowieckich łagrów? NKWD, KGB właściwie. No, kontrrozwiedka Smiersz. Dwóch oficerów podeszło do mnie na Krakowskim i generał chce z wami pogawaryć. Zdzisław Szewczyk, pseudonim Siwy, żołnierz KDW, czyli kierownictwa dywersji Armii Krajowej. Świadek ogromnie ważnych wydarzeń. Publicznie opowiada o nich po raz pierwszy. Zaprowadzili mnie na Chopina i rzeczywiście przyszedł generał, podobno to ten Jakowle był jakiś tam wielki chłop w granatowym garniturze w biały paseczek i szedł na taki duży salin, to było na Chopina 18, duża taka sala, olbrzymi duży stół, on na jednym końcu stołu, ja na drugim i zapytał mnie się tylko tyle, skolko Germanców ubił? Ja sobie zgłupiał, czy jak, co? Ja wiem, powiem, może za dużo, może za mało, a w ogóle po rusku nie umiałem mówić, ale umiałem trzy, to powiedziałem trzy. To on powiedział do tych oficerów, posadzić jego. No i wsadzili mnie do piwnicy. Ja byłem w koszulce i siedziałem tam tydzień, to się workiem od cementu przykrywałem. Te sowieckie propagandowe zdjęcia nakręcono w lipcu 1944 roku, podczas zdobywania Lublina przez Armię Czerwoną. Nie ma na nich chłopców z Armii Krajowej biorących udział w walkach. Nie ma dalszego ciągu wydarzeń, straszliwej fali aresztowań obejmującej całe środowisko niepodległościowe. A warto przypomnieć, że w okręgu lubelskim Armia Krajowa miała 60 tysięcy zaprzysiężonych konspiratorów. Część jednak z nich znalazła się na specjalnych listach proskrypcyjnych sporządzonych przez generała Sierowa. Siwy także. Któregoś dnia rano budzą mnie tam tego, bo to taka piwnica, tam węgla trochę było, trochę tego. I wyprowadzają na podwórko. Na podwórku stoi dwa Studebekery takie pełne bojców. I ten czarny kruk, taka czarna ta limuzyna z oficerami, no i widzę swoich znajomych chłopaków, znaczy Stasia Zielińskiego wtedy i taki Radkowski Kazik i jeszcze ktoś, dziewięciu nas tam. I chłopaków z KDW lubelskiego. Tak, tych swoich. Na ten Studebeker nas tego, dziewięciu, tak siedmiu drugiemu tu siąść i dziesięciu bolców jada. Z nami, to jest szary, ciemno jeszcze taki świt i zaczynamy jechać. I gdzie jedziemy? W kierunku lasu. To. No to ja na rozwałkę nadwiozłem, tak? No, gdzie? I ja sobie myślę, no nie, ja tak się zastrzelić nie dam. Będę. I na tego bojca musiałem straszliwie patrzeć, bo on mówi, nie smatry na mnie ja. Tak mi powiedział.
nie mógł wytrzymać mojego wzroku, bo ja bym gryzł, drapał, no coś bym robił, nie, tak jak baran się nie dał zastrzelić. Ale patrzę, no wjeżdżamy na lotnisko, stoi Dakota, a te bojcy byli do tego, że szpaler zrobili od tego samochodu takie kółko, i żeby się wysikać, to wziąłem, nasikałem jednemu na buty, chociaż tyle. Startuje ta Dakota, lecimy. No gdzie? No na wschód oczywiście, tak? Do Moskwy. Przylecieliśmy do Moskwy. Na lotnisko ta suka podjechała i do więzienia. Na Lefortowo, Lefortowska tiurma. To jest tak samo jak Łubianka, tego KGB. No i dostaliśmy koszulę. To ja dostałem koszulę, to się ucieszyłem, bo już mi było cieplej. A koszula postępowana, cała koszula, śmierć. Żadnych oskarżeń panu konkretnych nie postawili. No za co? Ale do obozu pan trafił. Ale trafił pan z ludźmi niezwykłymi. No. To są portrety. To jest Lisek, a Marian Janowski się nazywa. Nie żyje już. Adaś Kaleciński, Lwowiak. Tu to mam problem, młodzież, bo co miałem tych starszych, to wszystkim dawałem te portrety. Tam taki był Tomek Mieczkowski. Jakież to twarde ludzie, jakie to fajne Polaki. To a tutaj jest... To jest generał Marcin Tumidajski. Jak spotykaliście się na przykład do malowania takiego portretu? O czymście rozmawiali? A no to ja mówię, panie generale, ja pana tu tego... A no to maluj sobie Dzisiu. On mnie Dzisiu strasznie mnie lubił, generał. Zawsze, żeby mu to opowiadać, bo ja mu... Że on nie znał tych szczegółów, jak to się tam robiło. Wychodził z wysoka, a wyście byli w akcjach. To chodziłem tam do nich, bo w Charkowie na przykład tośmy mieszkali. To nie był obóz w Charkowie, ale w Charkowie to komendant nam wyraźnie powiedział, jak przyjdzie przykaz, to ja was z udowolcem ostrzelają. Z udowolcem, nie tak normalnie. Z przyjemnością. Z przyjemnością on nas rozstrzela. A potem było Diagilewo. Tam nas było 140, a pilnowało nas 48 wojców. I to wszystko byli pod oficerami, tylko mieli pozrzucane te. A ostatnie dni jak wyglądały? Bo Tumidajski rozpoczął głodówkę, tak? No, cały obóz. No bo tak, 47 rok, wojna się dawno skończyła, my ani wyroku, ani czego, to tak. No to przyjechał jaki admirał, nie generał, tylko admirał. Medali miał chyba, ja wiem, no do kolan. I tak się bił, że takie oficerskie słowo honoru on daje, że już jedziecie do domu. No, jakśmy przerwali, to rozdzielili na 4 obozy i znów do obozu. Takie słowo honoru, tylko medale brzęczały. Generała Marcina zabrali stamtąd z obozu. Zabrali, tak, na sztuczne karmienie. Pamięta pan pożegnanie z generałem? No ja się całował się ze mną. Przed komendanturą, bo przyleciałem, jak go tam prowadzili, to myśmy polecieli. I mówię, panie generale, a mój Zdzisiu, kochany, i złapał mnie tego, i ja go tam wycałowałem. Mówię, panie generale, nie damy się, nie dajcie się, Zdzisiu, nie dajcie się. Ten portret przywiózł pan z powrotem do Polski. Tak. W 1947 roku, tu są fotografie, kiedy już pan wrócił. No to jak wróciłem, tak, to byłem w Warszawie. Dali wam jakiś papier, po coście byli, gdzieście byli? Repatriacyjne te, repatriacja. Nic. Już nie samolotem, litką na lotnisko. Towarowym. Spójrzcie państwo, powstał cudowny album. Czy nie pora, żeby ten album został wydany, żeby trafił do rąk młodych ludzi? Fantastyczne rysunki, które na razie są w takiej formie. Z pewnością znajdziemy wydawcę, bo to jest pamiątka niezwykła. Przez lata komuny nikt się nie kwapił, żeby takie wydawnictwa się pojawiały. Bardzo chcielibyśmy, żeby to zostało wydane, żeby można było to rozprowadzić po szkołach, bo tu jest jednak taki silny autentyzm. Te twarze, te szczegóły. Śmiały się śmierci w twarz.
Dzisiejszy program rozpoczynaliśmy od rozmów o patriotyzmie i podobnym akcentem chcemy go zamknąć. Oto żołnierz dwóch konspiracji, antyniemieckiej i antysowieckiej, teraz toczy bój na skalę swojej miejscowości z najstraszliwszym przeciwnikiem – obojętnością i zapomnieniem. Panie Janie, zawsze mi imponowało to, że dla Pana wojna się nigdy nie skończyła. Nie w tym sensie, że Pan ją przeżywa, tylko wie Pan, że następnym pokoleniom trzeba zanieść prawdę o wojnie, o bohaterach. Zbudował Pan prywatne muzeum, wyposażył je Pan nad wyraz hojnie. Potem pojawiła się szkoła w Pana horyzoncie i Partia Armii Krajowej. I wreszcie taka coroczna impreza, która oparta jest o niezwykłe wydawnictwo. Pieśni oddziałów partyzanckich za mężczyzny. Był to śpiewnik OP-9, wydany specjalnie dla duchowej strawy tego partyzanta. To się wiąże z moim wychowaniem, to się wiąże z moją szkołą, gimnazjum imienia Jana Zamoyskiego, to się wiąże także z tym, że cała moja rodzina była Armii Krajowej pod Trzebinie. Więc ta tradycja nie może zaginąć. Tym bardziej w tym terenie, kiedy tutaj właśnie wystarczy jest... wyjść na próg szkoły, widzi się lasy, tak, z których schodziła pacyfikacja niemiecka. Tak, tak. Na Kamiennej Górze 15 sierpnia 1943 roku po raz pierwszy zaśpiewał chór partyzancki te piosenki. Ten śpiewnik przetrwał, chociaż UB poszukiwało go bardzo intensywnie. Część nakładu przepadła, wszystko zniszczono. Ja ocaliłem kilka egzemplarzy oryginalnych. I w tej chwili pojawiają się kolejne wydania, tak, reprinty. Wspaniały właśnie materiał dla takich spotkań. Tak. Panie redaktorze, chcę powiedzieć jeszcze coś na ten temat. Wszyscy autorzy tych piosenek niestety nie doczekali wolnej Polski. Kryk zginął 24 czerwca pod Osuchami. Dętka, Uchacz i inni zginęli w Lochach UB, Zamościa i na zamku w Lubinie. Żaden autor tych piosenek nie dotrwał do wolnej Polski. Ale one dźwięczą. A właśnie. Panie Janie, to i coś bardzo wzruszającego, kiedy takie dzieciaczki śpiewają takie piękne słowa. Po tej praktycznej lekcji patriotyzmu powracamy na szlak poszukiwań. Zaopatrzeni już w stosowne konserwatorskie glejty, włączymy magnetometry w kolejnym miejscu, które być może kryje zakopane tam kietki 91. kompanii. Sprawozdanie przy okazji najbliższego spotkania. Do zobaczenia.